jesteśmy już na parkingu. Ja tu powiem szczerze, byłem tu wiele razy, ale nigdy w życiu nie byłem tu w szczycie sezonu. I sobie nie wyobrażam, co tu się w ogóle musi dziać, nie? Parkingi są wypełnione już, że o godzinie 9 rano w każdy letni dzień jest kartka, że już jest full rezerwacja i nie ma miejsca nigdzie, nie? Więc widzimy, że trochę tu się ludzi najeżdża. Szlak to wygląda i szczerze trzeba sobie powiedzieć, że wygląda jak bazar w Bejrucie na przykład. O, kobita z psami już się rozgrzewa tam. I ruszamy szlakiem do lasu, za rezerwatem Indian, trudniejszym szlakiem. Wodospad znikąd. Szlak wygląda na zamknięty, no ale można iść. Myślę, czy widać ślady zimy, która tu była 4 dni temu. Jest niesamowicie piękny dzień w ogóle. Przystanek dla emerytów. Kanadyjski typowy las, masa nałamanych drzew wszędzie. Tego w ogóle nie sprzątają. Własność lasu ma tu zgnić podobno. Zbieranie grzybów. Tutaj jest też nielegalne i jest mandat w ogóle za to. Tu im głębiej w las, tym więcej śniegu. No to już ścieżka mało przyjemna. No, ale co zrobić? Ślisko jak biały. Oj, tu już będziemy się zbliżać do jednego z celów naszej podróży. Widowisko. Dziki las. No i opuszczamy to miejsce, trzeba z powrotem do lasu iść. Można się po tych kamieniach umordować trochę. I końcówka to już cywilizacja. Główną drogą ze wszystkimi, ale i tak nikogo tu nie ma. Znalazłem z tej skarpy na dół i teraz jestem w połowie drogi. No nic, idziemy. No i git, znalazłem. Na dole elegancko. I lodowata, krystalicznie czysta woda. Druga piękna strona lewackiego kraju, ale to Panu Bogu zawdzięczają akurat. Najpopularniejsze miejsce w okolicy. No i jestem na samej górze. No jest widocznie. Ostatnie szumy wody. Lato jest tu bazar w Bejrucie. Łeb w turbanie, na łbie w turbanie. Ale przynajmniej trzeba przyznać, nie zasypili tego śmieciami. No miejsce jest nadal zajebiste, w szczególności w grudniu. Jak nie ma tu ducha żywego. Tablica informacyjna i nie ma żadnej informacji o COVID-zie. To cud maryjny. No i wraca się taką drogą
dla emeryta już. Ławki już. Na kielicha można przystanąć czy nie. Dziki las i widoczek plenerkowy. Chodźmy. Na koniec jeszcze strumyczek. No i na koniec jesteśmy u celu. Kible, baraki tam są. Ławki, jak tu dużo ludzi jest. Melanż cały dzień tu jest praktycznie. Dzień dobry wszystkim, wtorek, pogoda jak widać z powrotem jesienna, cały śnieg w cholerę stopniał. Początek filmu jak widzieliśmy to wczoraj spędziliśmy pół dnia w lesie, bardzo przyjemne okolice. Przyjeżdżają zobaczyć to miejsce ludzie z całej Kanady, a kiedyś w normalnych czasach z całego świata. Miejsce nazywa się Dagrado i jest bardzo urokliwe, są tam jeszcze szlaki, dłuższe, krótsze, trudne, proste. Jak ktoś lubi łazić po lesie, ma możliwości tutaj bardzo duże. Pierwsza część filmu była miła, przyjemna i kolorowa, a druga część filmu, no to niestety muszę wrócić do postaci tych dwóch ruskich patriotów, Jaszczura z tym drugim. Tych polskich, ka odmiana Flippy Flap, kurwa. Za przeproszeniem. Jest to po prostu niewiarygodne, jak wielu ludzi, tak zwanych też chrześcijan, przechodzi w ogóle do tych kumratów i wierzą w te brednie, które tam są opowiadane. Ludzie niedawno jeszcze w ogóle pogrążeni po sam nos, że im czubek nosa wystawał z bagna, które stworzył wezyr chojecki, teraz przechodzą bardzo często pod opiekę Jaszczura z ruskim towarzystwem. No jest to dla mnie w ogóle kolejny przykład aberracji umysłowej. Jak można z proamerykańskiego gościa stać się zasadniczo zwolennikiem Jaszczura? W ogóle inna sprawa, że ludzie nie kumają nic z tego. W ogóle mówią, że nie znają żadnej twórczości tego Szczurka, oprócz tego, że on jest teraz niby antykowidianinem. To jest w ogóle, oni go tylko z tego znają i oni o taką wolność chcą walczyć. No, zalewają mnie ludzie w ogóle artykułami jakimiś przyłączcie do nas niedziel i tak dalej. No nie ma w ogóle możliwości. To ludzie stracili instynkt samozachowawczy całkowicie. Jeżeli oni mówią, że jesteś, walczymy we wspólnej sprawie Armia Czerwona też walczyła z niemieckim okupantem. I tutaj Polaków wyrzynała, potem ludzi, którzy walczyli z Niemcami, podklepywano im, że tak powiem, kolaborację z Niemcami później, przez tych samych czerwonych śmieci. To jest dokładnie obraz, jaki mamy, bardzo podobnie jak w 1945 roku. Cel był ten sam, walka z niemieckim okupantem. On mówi, proszę sobie posłuchać. Wybory przyjdą i powiedziałem, przejmiemy władzę. Demokratycznie. I więzienia będą pełne. I więzienia będą pełne. Tylko a potem zaprowadzimy, kurwa, terror narodowy. Dzień za dniem. Będzie coraz gęściej, kurwa. Bo my musimy oddychać pełnymi piersiami. To uważaj, bo może się zmienić układ polityczny i to my, kurwa, będziemy prokuratorami. My będziemy sędziami. A ty będziesz się wtedy wkurwiał. A ty będziesz wtedy w więziennym dresie i w klapkach. Uważaj. Ja jestem narodowym rewolucjonistą. Palibyśmy wielką radę narodową, która by dokonała oczyszczenia narodu. Jeżeli opatrzność da nam dojść do władzy, to was, kurwa, zutylizuję. Kurwa! Osobiście. Będziecie, kurwa, pod ziemię się jak deszczownicę wrywać. Który pozbawi. Jesteśmy nadludzie. Jesteśmy Überman! Ja wiem, że to jest w ogóle śmieszne, że taki psychopata tam mówi, że dojdzie do władzy. No Hitler też był w sumie śmieszny na początku i ta łysa pała też jest w sumie zabawna.
z tym, ale mniej zabawne jest to, to jest aktor, clown opłacany, który się może obecnie zerwał z łańcucha, może mu się w głowie popierdoliło coś i uwierzył w te głupoty, które opowiada, bo tam kiedyś wierzył w Wałęsę, wierzył w Rydzyka, za pieniądze to się nie udało, potem głosił ruską narrację, może w nią uwierzył obecnie i no... Często tak jest, że ludziom się z głową coś staje i wierzą we własne kłamstwa. Więc nie wiem, może się zerwał z łańcucha, może to dalsza część kreacji, może to bardziej skomplikowana gra jakaś operacyjna. No grunt, że to de facto ma średnie znaczenie, większe znaczenie ma dla mnie. Dlaczego ludzie w ogóle, których myślałem, że są ludźmi w miarę inteligentnymi, normalnymi, nabierają się na takie ruskie gówno w ogóle, nie? Ludziom się podoba, że te dwa ruskie Mongoły wyzywają ludzi od po prostu najgorszych. Jadą po ich rodzicach, po ich matkach, po ich ojcach, tak jak na przykład tu. Pierdolę, kurwa! Nie postawisz mnie na kolanach przed Bogiem, o którym nic nie wiem! Nie uda ci się to, kurwa! I za to Wojtusiu, pizdo! Dzień dobry, słuchaj mnie? Gówno cię, kurwa, słychać! Wypierdalaj! Kurwa, słychać cię! Kurwa! Przedstaw się najpierw do kurwy nędzy! Słychać mnie, kurwa! Gdzie dzwonisz, trolu? Skurwysynu jebany w dupę! Dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór. Ja mam pytanie tutaj do... No kurwa, może byś się chuju przedstawił! Ale w dupę jebany, nie co? Pytanie. A nie, kurwa, masz pytanie! A chuj mi obchodzi twoje pytanie, kurwa! Powiedz, że się nazywasz Zosia, dzwonisz z Pacanowa i wystawiłaś się do okucia, kurwa! Kancy! A my jesteśmy szczury! Ja, kurwa, nawet nie powiem! Wymyśl sobie chuj jakieś imię! I się nazywasz na przykład... Stelchlizna! Pospolity. Tak! Odbytnik Vulgaris! A ja mam genialne pytanie, kurwa, wypierdalaj! I ludzie mi to wysyłają, że to w ogóle zajebiste jest. Przecież to jest takie branie człowieka na huki. Oni tam, przecież to jest w ogóle, no, prymitywna kolejna aktorska sztuczka. Oni regulują tymi rozmowami i audycjami. Jak im się nie podoba, to gościa blokują. Uśmieszą gościa we dwóch czy trzech, jak tam siądą zawsze. Ponieważ jest to rozmowa prymitywna o tym, że jakiś tam Żyd zerżnął twoją matkę i tak dalej, no to to jest w ogóle, jaka to jest merytoryka? To jest rozmowa naprawdę jak z Żulem o malarstwie. Obrazy maluje pawiami własnymi. To można by taką samą zasadą. On jedzie w ogóle po rodzicach, po rodzinie. Od razu to jest najprymitywniejsza ta narracja, ty Żydzie, taki owaki. A przecież to sam nie wiadomo, kto to w ogóle jest. Jego podobno dzieciństwo jest tajemnicą. A skąd wiadomo, że jak matka zobaczyła, co urodziła takiego jaszczura w tych bucikach wojskowych, takich małych, pewnie się urodził od razu, go zobaczyła, może się przestraszyła. Łysa pała starcza taka pewnie, mam sobie wyobrażam, że się urodził w małym korpusiku, ale z obecnym ryjem i w tych butach. Jak to zobaczyła, to mu, nie wiem, bo wyjebała do studni na przykład, a tam się ukrywał pijany, pędzący bimber, czerwonoarmista w tej studni, dezerter, i go wychował może na takiego kałmuka ruskiego. I mu powiedział, że jest z NZZ, z Narodowych Sił Zbrojnych, a ten cymbał uwierzył i klepie się ponaszywał szczerbiec, który sam jeszcze w miarę go wspierający, ten czujny, mówił, że to prezent od Żydów właśnie za ten traktat kalirski, który niby kretyni spalili. To może to... Taka historia jest z tym jaszczurem. Nikt nie chce w tych rozmowach w to bagno wchodzić, bo jak otworzy tą kloakę, to jest wyziewy jak, nie wiem co, jak z bagna. Jak Trump krzyczał osuszyć bagno, to i nie dał rady, no to tego bagna, co ten typ ma w głowie, to by się osuszyć nie dało. Po prostu to jest, no, prawdziwe bagno takie w ogóle, poczwara, szambo, ścieki takie, to co się wylewa z tego człowieka. I co najciekawsze, większość fanatyków w ogóle obecnych, bo to są już fanatycy, to są fanatycy tak samo Knur organizuje przy sobie i to samo mamy tutaj. To są fanatycy, których on często zresztą lży, on nawet swoich lży, tam coś dzwonić się, kurwa, przedstawić nie umiesz, od razu na huki, szczurek taki spuszcza uszy po sobie i tam słucha ruskiej propagandy z podkulonymi uszami. To ci jego fanatycy mówią, że on nie jest aktorem, tylko to jest wielki patriota. Do niego przystępować, bo on tutaj będzie walczył ze świrowymi obciążeniami. A jednocześnie mówią, że on się w ogóle w życiu takim, jak się z nim spotykają na tych wiecach, to jest w ogóle miły gość, szarmancki, w onucach trzaśnie tymi kozakami, beret uchyli. No gość jest w ogóle, no turbo taki zupełnie inny. No to jest, kurwa, aktorem czy nie jest?
Jeżeli jest inny na wizji i w tych programach, co tu robi popisówkę, a inaczej się zachowuje w rzeczywistości, to znaczy, że ludzie, którzy go nazywają aktorem, się nie mylą. Jest aktorem. I zresztą ten drugi i ten trzeci też jest. Jak ich pytali jakiś tam film Pasolini, to mało wlewu nie dostali, bo to jakiś film tam dla gejzerów jest i ten zagrał Poręba. Te dwa ciołki nie zagrały, to może dlatego są takie wkurzone, bo nie zarobili. Ale jeżeli gość się zachowuje inaczej na żywo, a inaczej na wizji, przy takich programach, niby w rozmowach z ludźmi na żywo, gra tam pełen spektakl, łącznie z tym spektaklem w Kaliszu, wzorowanym na prowokacją, żeby właśnie no, pokazać światu, jak Polacy święto niepodległości obchodzą. Idiota się mógł nie spodziewać, że to nie pójdzie w eter i w plener na cały świat. No, pokazać, że jednak lewackie zjeby mają rację, że Polacy niby są antysemitami, bo mamy grupkę tutaj, co będą krzyczeć, zabić Żyda i tak dalej. Polski duet, flippy flap, suck and dick bym zrobił. Raczej z angielska. Gruby to sak, a ten to dick, bo wygląda jak dickhead taki rasowy. Łysy pokurcz, bohater. Jeszcze widać, że się pewnie czuje, albo ma jakieś plecy w służbach, bo widać, że się zapewnie czuje, bo na przykład takiemu Padlewiczowi, to oni grożą normalnie w pierdole. Mówią, że gościa zleją. Na przykład tutaj. Padlewicz. Maciek ci w pierdol spuści osobiście za to, co powiedziałeś, a ja cię będę trzymał. Patlewicz się ośmielił powiedzieć, że my zakablowaliśmy na Maćka w pierdlu, że my donosimy. Za coś takiego, chłopcze, za coś takiego ludzie, którzy byli po tamtej stronie, nie ma przebacz. Nie ma przebacz. Nie musisz być grypsującym, żeby to wiedzieć. Nie, nie, nie. Uważaj, kurwo, uważaj. Uważaj, bo są ludzie, którzy nie mają takiej cierpliwości jak my. I to się może dla ciebie źle skończyć. Tak jest, my cię nie straszymy, my cię ostrzegamy. Widać, że się pewnie czuje, bo wie doskonale, że Patlewicz nie ma hajsu. Wyzywa wszystkich też, zresztą innych, tam Michalkiewicza, Holochera, innych, Żydzi, Zajajca, tego. Najróżniejsze wyzwiska, od matek. Po wszystko, pozwala sobie na wszystko, bo wie, że ma przede wszystkim do czynienia gołodupcami, a Patlewicz jest z tych biegających na milicję za takie rzeczy i się chyba pewnie czuje z tą milicją, że wie, że mu nic za to milicja nie zrobi. To też o czymś świadczy, bo w normalnym świecie taki baran mógłby kiedyś wracać na rowerku do domu i skończyć nagle wieczór się, mógłby gongiem i zakończeniem wieczoru na ojomie albo z lokówką rozgrzaną w dupie gdzieś w ciemnej piwnicy. Tak się to powinno de facto zakończyć, tylko wie, że taki Patlewicz się do tego nie nadaje, a nie ma nawet pieniędzy na zebranie na Ukraińców jakichś, którzy mogliby sprawę załatwić, bo zbiera na bilet. Czy nie ogłosi zbiórki na pomoc w walce z jaszczurem, że zbiera na ekipę. Nie, a kolegów nie ma możliwości specjalnych. Jedyne co może, to pobiec na psy, ale psy mu nic nie poradzą, bo się szczurek pewnie czuje, skoro grozi po raz kolejny ludziom oficjalnie na jakimś tam YouTubie, że po prostu zostaną obici, jeszcze tam są jakieś teksty, wiesz, bo my to nie, ale są może ludzie, którym się na Patlewicza towarzystwo no nie jest w stanie się przeciwstawić temu zupełnie, bo no tak jak mówię, no nie mają na bilety na pociąg nawet, to co on może zrobić. Inny mi tu mówił, ex zresztą w ogóle gość z IPP, szokujący też przyjaciel świętej pamięci Lecha Mokrzyckiego, który mnie osobiście prosił kiedyś, żebym nagrał filmik o Potockim, jaka to jest menda, oszust i tak dalej. Ja tutaj teraz występuję na marszu razem z Potockim, który tak jakby ludziom dowody osobiste wkleja. To inny mi tu mówił, że on się zdecydował na Kumratów, bo on się tak przemyślał, że jakby wojna była, to on by wolał mieć Saka and Dicka obok siebie w okopach, a nie Wezyriona i Cezariona. Jak kurwa możesz mieć, człowieku, Saka and Dicka obok siebie w okopach, jeżeli zaatakować nas mogą tylko Ruscy i Białorusini, i Saka and Dick będą ich jako piersi witać z kwiatami na granicy, na kolanach, z otwartymi japami gotowymi do działania. Przecież oni sami lansują narrację, bo to jest tego typu w ogóle narracja tego Towarzystwa Kumratów, że to my prowokujemy Rosję i Białoruś do tego, żeby oni na nas napadli i nas skarcili za to prowokowanie. To jest taka narracja od lat, że my tam w zasadzie wszystko, co robimy, robimy po to, żeby sprowokować Ruskich i Białoruś do szturmu na Polskę. To jest
ich narracja, bo oni wiedzą doskonale, że nikt inny nas może nie może zaatakować. De facto i z nikim innym wojny być nie może. Takie zrobili wytłumaczenie, że to zawsze agresorzy niewinni. To jest taka sama narracja tych psychoświrów, że to USA są winne japońskiemu atakowi na Pearl Harbor, nie? Bo tam jakieś zagrywki polityczne to są właśnie tego typu historycy, że tam jakiś 16 kwietnia 40 roku znany polityk będący blisko sekretarza prezydenta powiedział to i to. I to jest na tej zasadzie już budowanie jakiejś całej historii wokół tego, że Amerykanie są winni ataku na Pearl Harbor. Nie jest, kurwa, winne, że był atak. To w ogóle nie ma znaczenia. Samo znaczenie jest najmniej istotne. To można by teraz powiedzieć, za 30 lat będzie opowiadać Borys Budka, bardzo ważny polityk opozycyjny, szef opozycyjnego klubu powiedział to i to. Kogo to będzie obchodzić? Za 30 lat ktoś będzie analizował wypowiedzi tych głąbów i będzie się powoływał na to, co oni tu gadali w ogóle, jakby to sens miało i znaczenie jakieś. Tak naprawdę. Układał do tego historię. To jest dokładnie tak samo, jak niektórzy Biblię studiują po to, żeby udowodnić swoje tezy, a nie po to, żeby zobaczyć, jak jest. Jak studiują po to, żeby udowodnić swoje tezy, to znajdą tam cytaty na wszystko, jakie będą wyrywać z kontekstu i dopasowywać do tego, co im tam pasuje. Więc nie ma szans, żeby z nimi być we wspólnych ochopach, chyba że chłopie przejdziesz na ruską stronę, no bo tam na tych marszach mają ludzie ruskie flagi ponaszywane, w ogóle niektórzy gadają po rusku i mówią, powiadają, kim to Rosja jest od tysiącleci przyjacielem Polski, tam gdzieś tam historia, to wszystko zmanipulowane, przecież nie miało miejsca, co ty. To jest największy patriota, mówią do mnie. Jest patriotą, to po co pieniądze zbiera? Co robisz, tak jak mu podchodzi jakiś dziadek emeryt, jak Rydzykowi wciskał? Takiemu wciska. Po co biorą udział w sprzedaży dowodów? Co robisz z takimi pieniędzmi, patriota? Zrobił coś pożytecznego? Nowy rower kupił. Teraz obaj zgrywają kryminalistów. 8 czy 9 dni posiedzieli za zasady ludzi stamtąd. Jaka to w ogóle żenada jest, że się ludzie na to nabierają, no to jest żenujące. Przecież to w latach 90. to byli obici ludzie obaj przecież. No zresztą na pewno byliby. No nie wiem, nie mogę po prostu. No, budzą się we mnie demony przeszłości, jak widzę takie akcje. On tam siedział, on nie żałuje tego, co zrobił. Odsiedział tu więzień polityczny. To po coś zbierał na kaucję. Jeden z drugim trzeba było tam siedzieć do końca, jak tam jak nie żałujesz. Tam żeś się tyle nauczył i zapoznał w 8 dni z kryminalnymi zasadami. Rozmowa na przykład z kolejną wielbicielką. Ona pisze do mnie: bredzisz, przekazujesz mainstreamowy przekaz. Wojtuś mówi, że nigdy nie chce przejąć władzy. No to proszę. Przyjmiemy władzę. Przyjmiemy władzę. I skleimy Polskę w wielką pięść i będziemy napierdalać, kurwa, jak młotem. Nie będzie. Legalnie przejmiemy władzę. Kurwa. Jeżeli opatrzność da nam dojść do władzy, to was, kurwa, zutylizuje. Kurwa! Osobiście. Będziecie, kurwa, pod ziemię się jak deszczownicę wrywać. Swy, kurwa, krętki blade. To jest mainstreamowy przekaz, czy to jest przekaz Dickheada do społeczeństwa? Jeszcze jakie to są rozliczenia dla takich, bo to będzie potem, ja jestem przecież też antykowidianinem, to jakby jakimś cudem by już społeczeństwo polskie zwariowało, co ja już jestem gotowy uwierzyć naprawdę w takie rzeczy. Zresztą no, słynna fundacja Rockefellera napisała, że właśnie tacy ludzie przejmą władzę w krajach, że to dopiero się koszmar zacznie. Oni zaczną rozliczać, tak samo jak komuniści czerwoni rozliczali akowców i zarzucali im kolaborację z Niemcami i współpracę, tak samo oni będą rozliczać, jeżeli by jakąkolwiek oczywiście władzę przejęli, oni będą rozliczać innych ludzi za wszystko po kolei. Polacy jako rozbrojeni ludzie, no przecież tu słyszymy, co on tutaj w ogóle, on narodowy terror będzie siał i tak dalej, to będą ludzie ewentualnie by byli ścigani za poglądy. No ale no taka ludziom się, wielbicielom tego durnia, on sam mówi, co się robił, a oni mówią, nie, on nie chce władzy, co ty, on w ogóle go nie interesuje. Naprawdę przerażające jest, bo tak jak mówię, ta kloaczna kreatura średnio mnie interesuje. To powinien być w ogóle gość, z którego, nie wiem, LGBT-owcy, Żydzi w sklepach dla gejów, porno, powinni sobie zrobić lalkę dmuchaną z mordą tego jaszczura, w takich, może zamiast tych kozaczkach, co nosi, to takie kozaczki, jak noszą tirówki przy trasie, być ubrany w to i powinni używać do woli, albo samą twarz. I sprzedawać to, zresztą produkt w środowiskach tamtych by się rozchodził,
jak złote bułeczki. No się tak mówi, że to jest wszystko niemożliwe. No mam nadzieję, że to jest niemożliwe i że nigdy coś się takiego nie wydarzy. Takie towarzystwo jakikolwiek wpływ na władzę by w Polsce miało, że to jest biznesik tylko, mały geszefcik. To jest dokładny obraz, jak było w filmie Wyklęty pana Łęckiego. Tam była taka scena opisująca komunistów w Polsce i pierwszy ten PZPR w latach tam 40. To się dzieliło na chamów i Żydów. Tu mamy dokładnie właśnie to, polskich dwóch komunistów, bo to są dwaj komuniści, ludzie mający o wolności pojęcie zerowe, ludzie, którzy albo uwierzyli we własne kłamstwa, albo są zjebami, niewolnikami kompletnymi, według których któraś niewola jest tylko do wyboru, nie? Ten śmieć krzyczy, ludzi mordowano w stanie wojennym, komuniści zniszczyli ten kraj całkowicie, a ten śmieć krzyczy, że w mundurze jeszcze NSZ, w którym moi przodkowie walczyli za tą Polskę, moi bracia, mojego dziadka ginęli w powstaniu, ginęli w wojnie z kacapem, pradziadkowie i tak dalej, i takie bydle ubierze się w taki mundur i on krzyczy, że on by chciał być zomowcem i ludzi pałować. Chłostałbym szprychą od roweru. On się przedstawia jako narodowiec, to jest może jakiś narodowy komunista, tylko jakiego narodu? To nie jest w ogóle naród polski, tylko to jest komunista, nie? To jest człowiek, który nie ma bladego pojęcia o wolności, o tym, co to wolność. Jemu akurat nie odpowiadają maseczki, to się przeciw nim burzy, ale ogólnie nie chodzi o żadną waszą wolność, żadną obywatelską, o to czy o tamto, tylko to jest po prostu zwykły komuch, który sam mówi, że za poglądy siałby terror, że ludzi domagających się wolności by pałował, który popierał Kim Jong-una, towarzysza Xi, dla którego komunizm to jest w ogóle rozwiązanie jakieś dla całych tych ludzi. Tylko tak jak mówię, to jest wszystko mało istotne, co w ogóle to bydle tam w głowie sobie hodowało i myśli, tylko istotniejsze jest to, że ludzie, których znam, w ogóle się na to nabierają, nie? To jest niewiarygodne, coś tak prymitywnego, tak kloacznego, że ludzie to łykają. No ale ludzie łykają i zastrzyki obecnie i różne rzeczy tam. Jak on tam krzyczy do tego, że Patlewicz, pokaż dowody, ten Osadowski, Ludwiczek, pokaż dowody, że myśmy donieśli na Porębę. My siedzieliśmy, nawet nie wiedzieliśmy, gdzie on jest. I to po sposobie obrony widać już, że coś jest w temacie. Bo przecież nie jest problem, że oni donieśli, że Maciek jest tu i tam, tylko jest problem taki, że ktoś podczas któryś przesłuchań zeznał, że ten Poręba ma broń w domu i jakiegoś tam pistolet i stąd było przesłuchanie. I to widać po sposobie już obrony, że się broni nie na temat, niepytany się wychyla przed szereg, bo nikt go o to nie pytał. To trzeba się zapytać, który z nich powiedział, że ma broń, no. I tyle. A kto mówi, jaszczur nie ma przypadków, no to prawda, no nie ma przypadków właśnie jeszcze. Taki przypadeczek, że trzech aktorów stworzyło prymitywne, jakieś tam żydowskie, pro podlane narodowym sosem hasełka pseudokomunistyczne, poklepujące wszystkich dyktatorów i całe zniewolenie tego świata po rękach. Ameryka zła, Rosja i Chiny wspaniałe. W Chinach taki śmieć by na władzę nic nie powiedział, bo by skończył na części może. No, obaj się chyba nie nadają zresztą już nawet na to, żeby ich na części sprzedać. Bo to ludzie, którzy tego słuchają, nie rozumieją, że komunizm to nie jest Ameryka, bo Ameryka ma wiele twarzy. Ameryka ma Florydę, Ameryka ma Stany Republikańskie, oni tego nigdy nie zaakceptują, bo ci z kolei gubernatorzy amerykańscy życzą ludziom Happy Hanukkah Day i stają po stronie Żydów w konflikcie z Arabami. Więc to już jest w ogóle dla nich taka wolność odpada, taką wolność pierdolą, jak kolega mojego ojca zbawia takie niebo, jak tam Żydzi mają być. To nie ma mowy. To choćby się mieli wskazać na testy, na kody QR, szpitale, obozy izolacyjne, jak w Chinach, u ruskich też nie można pracować, są ludzie przymuszani do tego Sputnika, jest też dobry zamordyzm, w przeciwieństwie do Florydy, Teksasu i innych stanów w Ameryce, ale nie. W Ameryce są komuniści, tak tylko że komuniści są tylko w Chinach. W Chinach nie ma możliwości, żebyś poszedł protestować, jakiś tam bez po policję dzwonił, że nie masz maseczki, bo cię gdzieś nie obsłużyli, coś w ogóle. To jest inny świat, to już jest świat zrobiony. Done already. Nie ma o co walczyć, wszystko się zrobiło tam, do czego dążą łachudry w naszym świecie. Jeśli ktoś w ogóle tego nie rozumie, jeszcze lansuje to gówno jako rozwiązanie w ogóle, no to wpakuje tych ludzi w przepaść, a te durnie się poklepują po plecach i w to wierzą, to jest szokujące. On krzyczy, że on by pałował ludzi, on by był zomowcem, on by pałował, towarzysz Łukaszenko, dawaj, on by pałował wszystkich. Miło by było, jakby ktoś tą damkę mu okręcił jak krawat wokół szyi.
On tamten system by wspierał. System, który doprowadził ludzi do tego, co mamy między innymi teraz. To jest wszystko konsekwencja tamtych 45 lat i tego, co on wychwala. On był przez NSZ-owców, mówi, wychowywany i jednocześnie mówi, że z paksowcem, żeby sprawdzić, co to jest paks. Retoryka debili, albo paks pomógł kilku osobom. To tak jak teraz założył Morawiecki instytucję do spraw szkodliwości szprycy i tam by kilku kolegów Morawieckiego dostało zwolnienie ze szprycowania się, zwolnienie z noszenia maseczek i zwolnienie ze wszystkich mandatów, jakie dostali. Kilku kolegów Morawieckiego, resztą by się to stowarzyszenie nie zajmowało. To taki był paks, to takim pomógł kilku komuchom innym. I on to wychwala pod niebiosa z jakimś Ruskiem Sierowem jeszcze. I to ludzie, którzy siedzieli u tego Chojeckiego i co trzeba przyznać, no to ja nie rozumiem, jaką to trzeba być chorągiewką, żeby od, tak samo jak Chojecki jest chorągiewką, od Trumpa, od prawicy, od wolnościowych haseł przejść do ruskiego kałmuka z tym drugim Mongołem. I to jeszcze naiwne kobity jakieś, bo on by chciał pałować takich jak Michnik tylko i to towarzystwo, że on jest właśnie jak Michnik. On jest dokładnie to samo jak Michnik, podaje wam rozwiązanie, podaje wam komunizm wprost, mówi o tym wprost, mówi o tym, co zrobi, mówi o tym, co by zrobił i tak dalej. No nie wiem, czy ma taką siłę przebicia, nie wiadomo jeszcze. Mam nadzieję, że nie, ale to jest komunista, który wam mówi wprost, że jest komunistą i wy to popieracie. No Michnik też nie ukrywał tego przecież, że jest socjalistą, że chciał reformować socjalizm, a jego reformowanie socjalizmu miało polegać na tym, żeby jakaś pajda w końcu spadła też dla niego i tyle, a nie tam dla ludzi jakichkolwiek. A to jest być może psychicznie chory człowiek z nienawiści do Żydów i do Polaków mających jakiekolwiek też wolnościowe spojrzenie na życie i świat. Większość tych naiwnych bab, które tam są, na koniec była podatkowa. I to jeszcze, tak jak mówię, no wysyłają mi ludzie 100 z tych klacznych wyzwisk, że dzwoni ktoś i oni, o, ktoś dzwoni z Kanady, pewnie pedał, bo tam są pedały i Żyd pewnie, tak, flip. Tak, dobrze, a co powiesz na to, Dick? A dobrze, sak. I program dla debili, Muppet Show. I ludzie w to wierzą, będą Polskę zmieniać. Pod sklepem nocnym powinni zmieniać Polskę. Od razu go zobacz, jak go zgasił. Zawodnik szybki, jak gówno w klopie. Naprawdę, no ręce opadają. Naprawdę, tak jak u Jana Kochanowskiego, Polaki przed szkodą i po szkodzie głupi. 500 razy się nabrać na ruską agenturę i to. No jedna do mnie pisze, to mi udowodni, że Wojtek jest ruskim agentem. To go przestanę słuchać. On ci udowodni, mówię sam. Ja ci nic nie muszę udowadniać. On to udowodnił już 50 razy, jak tego nie widzisz do tej pory, to tego tempa ślepa babo nie zobaczysz. Paszą won mi. Człowiek wam wprost lansuje niewolę. Mówi, żeby pałował ludzi, żeby utrzymać komunizm, że w stanie wojennym by pałował ludzi, że on chciałby być zomowcem w stanie wojennym, tak jak Czerniak się zapisał. On by pałował ludzi za to, że mieli pragnienie wolności i chcieli się wydobyć z tego gówna upokarzającego, gdzie się w kolejkach, jak na jakieś Hawanie teraz, czy na Kubie stało po chleb, po wszystko trzeba się było prosić, załatwiać na boku. To on by za to ludzi pałował, ten śmieć. Się spałuj sam, frajerze. To jest człowiek albo wiedzący, że mówi do niewolników i do debili, albo sam jest i debilem tępym i nie rozumie tego, że jest niewolnikiem. No jeżeli w to wierzy, co mówi, to jest typowym niewolnikiem, który spod jednego pana Wałęsa płacił, no to był panem, to występował na wiecach wyborczych Wałęsy. Rydzyk płacił, to Dubsko mu wymlaskała na Perłowo. Teraz mu kto inny płaci, to będzie teraz komunizm lansował, będzie zomowców wspierał. Z każdym dniem tego komunizmu lat 80., socjalizmu lat 70., sytuacja w Polsce się pogarszała, a nie polepszała. Każdy dzień, tak samo jak tego gówna obecnego cyrku, który się toczy, każdy dzień działa na niekorzyść każdego społeczeństwa praktycznie. I na korzyść cwaniaczków, którzy się dopchali do elit, do tego i sobie załatwiają biznesy, sprawy, geszefciki i inne rzeczy. I na korzyść takich cwaniaczków, jak ta świński duet, który tutaj żyje z tego, jak dwa ponczusie w masełku. Zbierają od ludzi, patrioci, pieniądze po 1000 złotych, dziady stare, też pewnie ex-SBcy jacyś i tak dalej, tam przychodzą, bo nie wiem, kto normalny tam chodzić w wieku emerytalnym. Będą się brandzlować nad statusem kalińskim sprzed 800 lat. Szkoda, że nie bitwą pod Termopilami, to jest ważniejsza sprawa. Tam się też wydarzenia wydarzyły takie, że miały znaczenie radykalne. Sorry za słownictwo w tym filmie, w szczególności uczynkowców, ale no niestety mówię o
szambie, mówię o kloace najgorszej. Sam się niestety trochę dostosowałem do tego, ale nerwy mi puszczają. No, za dużo w mojej rodzinie ludzi naginęło za ten kraj, siedziało i za komuny. I żeby słuchać takiego durnia, będą teraz opowiadać, że to jakiś patriota jest. Patriota to może i jest, ale ruski kałmuk, komunista zwykły i tyle. Nie chciałbym do tych dwóch zjebów wracać kiedykolwiek. Idę na latarnię się przejść, przewietrzyć. Muszę po tym wszystkim. Tam słońce zachodzi, a tu łysy się objawia. Jednoczenie. Cud dla płaskoziemców. Takie realia. Tablica informacyjna. Latarnia wybudowana w 1885 roku. A tam na końcu zatoki są dwa zatapione wraki i tam się pływa na wycieczkę. Zachód słońca i jednocześnie księżyc. Słońce zachodzące. A, jeszcze w sumie na koniec, jak Dickhead się wścieka w tych walonkach i w berecie i tak wrzeszczy, żeby rozszarpał i rozerwał, to powinien mu sak wkładać takiego plastikową, gumową lalkę Żyda z pejsami w mordę. Ja z psem tak moim robię. Tak to powinno wyglądać. To by dodało dużo kolorytu i jeszcze, że tak powiem, gra aktorska weszłaby na wyższe poziomy, nie? Jeżeli opatrzność da nam dojść do władzy, to was kurwa! Jeżda! Jeżda! Zutylizuję! Kurwa! Zydam jest! Masz dobrze, dobrze! Osobiście! Będziecie kurwa pod ziemię się! Jeżda! Jak deszczownicę wrywać! Bierz Żyda! Bierz Żyda! Bierz go! Bierz Żyda! Przez was, wy kurwa, klętki blade! Jest ta zgnilizna! Dobrze! Tak jak mówię, to jest prawdziwy obraz polskiego komunizmu, biologicznego takiego prymitywnego antysemityzmu. I często właśnie w tych opowieściach jest, że Hitler też był Żydem. Tu mamy jak gdyby potwierdzenie tej teorii i mamy polskiego chama, polskiego Żyda. Jaszczur mówi, że gdyby odkrył w sobie cokolwiek żydowskiego, to musiałby się zabić. Przecież w nim nie ma nic nieżydowskiego. Przecież te klucha wielkości nos ma taki, że zasłania pół w ogóle tego. Monitora mi tu. Typowy Aryjczyk, blondyn, z twarzą środkowoeuropejczyka. Wychowany przez czerwonoarmistę, porzucony najprawdopodobniej przez matkę Żydówkę, się wystraszyła, co się ulęgło. Wiem, że wielu mi powie, że to nieprawda, no ale to są przecież argumenty Dickheada w rozmowach z ludźmi, se wystarczy posłuchać. Łapią się na to ludzie, którzy nie rozumieją, że to jest po to robione, żeby świat jaszczura, dwóch tych baranów, żeby się po prostu zrealizował już. Jeśli świat ich marzeń zostanie stworzony, nie będzie żadnych trybunałów, nie będzie żadnych protestów, nie będzie żadnych świąt niepodległości, jakie tam są, nie będzie żadnych wystąpień, nie będzie żadnych odwoływań się do sądów, do niczego. Jeśli towarzysz ksi powie, że ma jaszczur nosić maseczkę nawet na dupę założoną, to będzie ją nosił i to jest system, który oni lansują. I po to się nimi zajmuję, gdyż robią między innymi mi krecią robotę. Osobiście wyciągnąłem z tego syfu, moim zdaniem nie chwaląc się, kilkaset osób, które na początku myślały zupełnie normalnie i po normalnych, logicznych rozmowach się ocknęły. To patologiczne bydle, prymitywne, robi robotę krecią zupełnie odwrotną. Czy robi to świadomie, czy mu za to płacą? Moim zdaniem mu za to płacą. I jeszcze dodatkowo płaci mu druga, ta naiwna strona, wciskając mu w dupę pieniądze na takich marszach, które oczywiście służą do miłego życia i budowaniu wizerunku równego chłopaka, jaszczura na rowerze, tak dalej. Dlatego się tylko i wyłącznie do tych zjebów odnoszę, ponieważ zalewają mnie ludzie informacjami na ich temat, namawiają mnie na w ogóle współpracę, grożą, straszą, bluzgają. No, tylko dlatego. To dla was filmik. Nie wysyłać mi więcej tego gówna.